Ale teraz pójdziemy. A teraz tak pójdziemy normalnie. Październik, listopad bez picia. To kurczę, to musisz cel ustalić na 75 normalnie. A czekaj, ty włosy przecież. Włosów nie zrobiłem. Ja też się nie uczesałem, ale to akurat chyba. Ale dobra, let's get down to business. Avengers! Dobra, minęły nam, w zeszły weekend minęły nam 2 lata, więc taki krótki informacje, co u nas, jak to wygląda i dlaczego nie mam głosu. A, dobra jest. Okej, okay. To jeszcze raz. No dobra, to dobra, teraz. Dobra, 2 lata za nami, także przyszedł czas na jakieś tam delikatne podsumowania, ale oczywiście jak to w naszym stylu nie będą to podsumowania liczbowe, to ile kto zrobił i ile tam zarobiliśmy, czy tam sprzedaliśmy. Ile zrobiliśmy kredytu, mało ile ważne. Mieszkań i tak dalej. Znaczy mało ważne, no tam coś tam ważne, ale jakby nie jest nasz cel. Także za bardzo nie będziemy się tym tutaj pompować. Bardziej chcielibyśmy odnieść się do tego, co dopięliśmy, co obiecaliśmy, że dopniemy i powiedzieć trochę o planach na przyszłość, na kolejny rok. Na pewno będziemy często pokazywać się przed ekranem kamery. Tak, dostaliśmy, no naprawdę dostaliśmy, to jest tak, że mówimy, o dostaliśmy, bo sami sobie to wymyśliliśmy, tylko naprawdę sporo osób mówi. Była mama Karola i moja. Ale naprawdę powiedziały tak. Nie zmyślam. No, tak, moja mama po prostu rzadko mnie widzi, więc... Chociaż telewizji. A propos, jak już jesteśmy przy nagrywaniu, no to co? To na pewno wrócimy do cyklu tych pytań naszych, czyli mamy oczywiście przez wakacje się trochę tego uzbierało, no bo to coś tam pracowaliśmy jednak mimo wszystko, dlatego tych pytań troszkę powstało. Mamy całą listę, ale jeżeli oczywiście macie jakieś pytania związane z aktualną sytuacją, czy ogólnie związaną z rynkiem nieruchomości, finansów, ubezpieczeń, leasingów, tak naprawdę wszystkiego tego, czym się zajmujemy, to zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli sami nie będziemy znali odpowiedzi, to może będziemy w jakiś cykl z ekspertami albo kogoś będziemy zapraszali. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na pewno chłopacy dalej będą kontynuowali z kamerą na budowie i wiem, że już jakieś tam kolejne produkcje są poczynione, ale nie będziemy zwalniali tempa i pewnie będziemy się starali raz w miesiącu jakąś inwestycję wrzucić. Dziewczyny z najmu mają też jakieś pomysły na to, żeby kolejne filmiki robić. No i co? No i filmików nie zabraknie. Tomek przegląda katalog, co u nas tak, zmieniło to się taką, co zrobiliśmy. To mam taką ściągę do wszystkich. Ci, którzy nas odwierzą w najbliższym czasie, na pewno otrzymają. Takie najważniejsze rzeczy, które nam się udało, za które mega dziękujemy, no to zawsze powtarzamy. Simple to nie tylko my, nasze twarze, czwórka nas, tylko mówiąc sobie o w cudzysłowie szefach, bo nie ma stanowisk, ale Simple to przede wszystkim ludzie i największą taką naszym sukcesem jest to, że no nasi ludzie no dalej z nami pracują cały czas i kolejny rok możemy pochwalić się tym, że nikt od nas się nie zwolnił. Nie to, że nie pozwalamy, mogą, ale jednak no super sprawa, bo naprawdę zostajemy z tym samym składem i cały czas pracujemy. W tej branży jest to tak naprawdę fenomen chyba na skalę kraju. Jak rozmawiałem z kimś z biura nieruchomości, mówię, wow, biuro nieruchomości przez 2 lata nikt się nie zwolnił. To chyba szacunek. Finansowi tak samo, tak naprawdę. Finansowi tak samo. Także pierwsza taka rzecz to jest to. Druga rzecz to jest, stworzyliśmy nową nogę i nową firmę, która będzie zmieniać rynek bydgoskiego mieszkalnictwa, ponieważ cały czas zależy nam na tym, żeby nie tylko sprzedawać mieszkania i później zapominać,
I gdzieś tam tylko zarabiać na tym początkowym etapie, ale również dbać o relacje z klientami na późniejszych etapach, dlatego no, stworzyliśmy własne dziecko, To jest, wejdę ci w słowo, to jest kolejna rzecz, którą po remontach, jak weszliśmy w tematy Simple Projekt i remontów, to wszyscy mówili, co wy robicie w ogóle, po co wy się w to ładujecie? To ile wtedy myśleli, że jesteśmy szaleńcami, to teraz jak tworzymy firmę, która będzie zarządzała wspólnotami mieszkaniowymi, no to już teraz naprawdę... Każdy łapie się za głowę, ale mówi, no możecie dać radę. Chcemy przenieść trochę rzeczy, które robimy na co dzień, takiej kultury Simple do zarządzania wspólnotami, no już niedługo więcej szczegółów. Kolejna rzecz, która u nas fajnie się zaczęła i którą naprawdę podkreślamy, to jest to, że wchodzimy w zupełnie nowy rynek, mimo tego, że ja mam samochód 20-letni, ponad 20-letni, to wchodzimy w rynek nowych samochodów. Klasyk, nie? Wszystko. Wchodzimy w rynek nowych samochodów i także u nas będzie można, już można przyjść, kupić każdy nowy samochód po fajnej cenie, z fajnym finansowaniem. No i też, tak jak powiedziałem wcześniej, za chwilę trochę więcej szczegółów, ale naprawdę to jest taka rzecz, którą... Też będą filmiki o tym, o samochodach. Tam jest pakiet grup, on jest obszerny, także na samochody też starczy. No, warto jest też podkreślenia to, co dziewczynom udało się zrobić, znaczy udało, nie udało, tylko po prostu ciężką pracą wychodziły to. Można powiedzieć, że na ten moment chyba nie skłamię, jeżeli powiem, że mamy największą firmę, jeżeli mówimy o zarządzaniu najmem takim stricte dla inwestorów. W Bydgoszczy. Pojedynczych, Bydgoszczy, tak, przepraszam, Bydgoszczy, bo do Polski nam jeszcze troszkę brakuje, ale no, chcemy, powoli dobijamy do setki mieszkań i szacunek naprawdę dla dziewczyn, które w trzy stworzyły no, bardzo, bardzo fajnie działającą strukturę, która rozwija się praktycznie z dnia na dzień, mają bardzo dużo poleceń, także to jest też coś, co w najbliższym czasie Wam przedstawimy. Gdzie? W filmiku oczywiście. No i co, to my tak przegląda i no może być ostatnia rzecz, którą my się cieszymy, to zawsze ludzie, którzy nas nie znają. Energia jeszcze powiemy, czy nie? Nie, to nie, za wcześnie, no. Okay. To za wcześnie, jest po 12, ale to jeszcze nie, ale to właśnie Tomek przerzucił. To jest zeszły sezon, trochę był krótszy niż nam się wydawało, niż zakładaliśmy. Z racji tego, że gdzieś tam został przerwany przez zamknięcie wszystkiego z wiadomych przyczyn, ale wracamy z nowym sezonem, nowy rok szkolny, nowy sezon koszykówki. Nowy sezon i roku szkolnego, i sezonu treningów koszykówki, więc nowy sezon Akademii Simple Basket, której wspieramy, pomagamy i razem współtworzymy zespoły młode koszykarskie w Bydgoszczy pod znakiem Astorii naszej ukochanej. No, ale żeby nie było tak tylko o pierdołach, to jeszcze trochę liczb na sam koniec. W miniony weekend były nasze urodziny. Z wstępnych podliczeń wypiliśmy 66 butelek whisky, 48 butelek... Chyba nic się nie wylało. Nie, 48 było 100, zostały 78 butelek Prosecco. Brandy. I am the liquor. Kilkaset piw, 2 litry wody chyba. Także. I trochę coli i 3 tony lodu. Także było super. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim tym, którzy nas odwiedzili. Pomimo aktualnej sytuacji, która jest jaka jest, udało się zrobić tak, że było 4 grupy po 50 osób, żeby nie przekraczać limitu. Tak. I serdeczne podziękowania dla Bydgoskiej Komendy Policji, ponieważ non-stop podjeżdżały radiowozy, żeby pilnować, czy wszystko u nas w porządku, tak. Więc serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. No i co? No i już się nie możemy doczekać kolejnych urodzin, ale tak naprawdę całkiem serio to naprawdę... Dziękujemy bardzo za przybycie, bo sami nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko poukłada. Czasy są, jakie są. Wiadomo, że akurat te imprezy
powiedzmy masowe, no to czasy nie sprzyjają. Mimo to, no tak jak mówię, udało się stworzyć naprawdę fajne wydarzenie. Relacja z tego oczywiście filmowa już wkrótce, a tymczasem obserwujcie nas. Tyle od nas na początek tego nowego roku dla nas, bo u nas cykl roczny jest od września do września. Także życzymy sobie dużo zdrowia w tym nadchodzącym nowym roku, pracującym Wam oczywiście też dużo zdrowia, dużo pogody, ducha. No i co? No i do zobaczenia widzimy się. W świecie, przed ekranami. Widzimy się, a jakby ktoś był obok tutaj na szwederku, to zapraszam na kawę. Oczywiście. I po katalog, można katalog odebrać. I otwieracz. Otwieracz Simple, dużo gadżetów mamy. Trochę tam Zabraliśmy padło z tira i